codziennie od niedzieli palmowej do niedzieli rezurekcyjnej, którą także tutaj spędzimy, uczestniczymy codziennie w 6-8 procesjach. A trzeba powiedzieć, że atmosfera jest no, niepowtarzalna. Że jest to dzień bardzo radosny. Ludzie się tutaj cieszą, jak gdyby świętują to. W Polsce jest to właśnie większe skupienie, zadumanie, jest taki ten dzień bardziej smutny. Ta muzyka, ta radość tych ludzi, to jest inne przeżywanie Wielkiego Tygodnia niż to, które znamy z Polski. Tutaj nie ma tego ogromnego skupienia, tego smutku. Święta obchodzą w sposób, bym taki powiedział, otwarte. Nie są tak skrępowani zasadami Wielkiego Tygodnia. Cały czas jest to powód do jednak takiej radości, radości przeżywania Wielkiego Tygodnia. I to pozostanie w naszej pamięci na pewno. Robią duże wrażenie, za każdym razem tron z Matką Boską. Malaga dla mnie to jest stolicą chyba kultu maryjnego. Matki Boskie są różne, prawda? Jedne są ubrane w inne kolory, przystrojone w przeciwny sposób i one się łączą w jakiś taki jeden, powiedziałbym, zbiorowy symbol Matki Boskiej, ale bardzo zróżnicowany, prawda? Bardzo jakiś taki bogaty. I to jest może jakiś jeden element, który łączy ze sobą wszystkie, bo w każdej z tych procesji ta Matka Boska się oczywiście pojawia. Gdy tron przechodzi obok stojących mieszkańców Malagi, to wszyscy stają, biją brawa, są zachwyceni, wołają viva, niech żyje Maria, niech żyje Matka, piękna jesteś, jesteś bella, bella. Także tutaj to się czuje cały czas na okresie kroku. Bardzo mocno na nas, przynajmniej takie wrażenie zrobiło, przeżywaliśmy moment wychodzenia z siedziby konfraterny, czyli tego bractwa. Bo to jest rzeczywiście bardzo taki podniosły. Wszyscy są bardzo podekscytowani tym wydarzeniem. To wychodzenie, jest wielkie brawa, jest ogromny tłum ludzi. Jest ta radość, że rozpoczynają, że wyruszają na ulicę. I to jest chyba jakimś takim momentem bardzo wyróżniającym się. Dla mnie na pewno platforma Paloma i te gołębice, które zostały wypuszczone, czyli ta platforma, która dla mnie. A dla mnie to będąc obok głównej trybuny, gdy przechodził tron Matki Boskiej i została zagrana przez orkiestrę piękna melodia Jana Pawła II, papieża Barka, to chyba wszyscy śpiewali i płakali. Płaczą, biją brawa, są zachwyceni, ich uczucia są rozgrzane do czerwoności. Ten obraz tych niesamowitych tronów, tych wspaniałych konstrukcji, każda z nich jest inna, każda w innym kolorze, każda w innej jakiejś swojej kompozycji postaci. Niektóre z nich, jak wczoraj cena, która wyszła z Wielką Wieczerzą, z Wielką Wieczerzą, to jest 12 postaci. Malagę odebraliśmy jako miasto bardzo przyjazne, jako miasto bardzo pogodne, bardzo sympatyczne, bardzo otwarte. Są ludzie bardzo przyjaźni, są ludzie życzliwi. Gdy patrzę na mapę, to podchodzą, pytają, czy mogą pomóc. Samo powiedzenie, że jesteśmy z Polski, prawda, Polonia od razu wywołuje bardzo takie żywe i bardzo pozytywne reakcje. Jesteśmy pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. I myślę, że na pewno przyjedziemy tu ze znajomymi, żeby im to pokazać, opowiedzieć. Jest to po prostu wspaniałe przeżycie, zupełnie inne, jak przeżywamy u nas w Krakowie.
Ludzie są tutaj bardzo pogodni. Żyją inaczej niż my na pewno. Są uśmiechnięci, są bardzo, bardzo weseli, bardzo jacyś tacy, powiedziałbym, zrelaksowani. No, ale trzeba powiedzieć, to jest inny styl życia przede wszystkim. To jest już życie na ulicy, życie w lokalach, które tętnią do późna w nocy. Bardzo, bardzo taką głośną muzyką, wielością ludzi. I widać, że oni to lubią. Oni się spotykają, oni się witają ze sobą. Wszyscy się tutaj jakoś ze sobą integrują. Każde miasto, w którym jesteśmy, oceniam, czy chciałabym tu jeszcze raz przyjechać. No już najlepiej, czy chciałabym zamieszkać kiedyś. I chciałabym tutaj i przyjechać, i zamieszkać kiedyś.